Dzień dobry, witanko wszystkim. Dzisiaj jest dzień, kiedy muszę opuścić Chiang Mai. Dokąd się będę kierował? Lecę dzisiaj o godzinie 17:25 do Bangkoku i na następny dzień z Bangkoku udaję się na Koh Lanta. Koh Lanta, bardzo fajna wysepka, mam nadzieję, że będzie co zwiedzać. Mam nadzieję, na pewno będzie co zwiedzać. Chcę pokazać Wam jeszcze trochę takich wyspiarskich widoków, klimacików, właśnie morze, jakieś góry, fajne widoczki, nie? Wybieram się teraz, żeby oddać skuter. Muszę go zwrócić, bo jest około godziny 10. Muszę za niego zapłacić dodatkowo za jeden dzień. Dzwonię do Marcina w międzyczasie, żeby po mnie podjechał i udamy się razem na śniadanie, a potem Marcin mnie rzuci na lotnisko. Więc zapraszam na odcinek. Miłego oglądania, ziomeczki. A więc ostatnie 3 km, ziomeczku, moje Ferrari. Jedziemy! Dojechałem, jestem na miejscu, czas zwrócić maszynkę, niech gościu sobie obejrzy, czy wszystko z nim jest w porządku i co. Muszę przyznać Wam, że przejechałem tym motorkiem ponad 800 km od pierwszego jakoś, tak, od pierwszego chyba to wyszło, także bardzo dużo nim zrobiłem, jestem mu wdzięczny, sprawdził się, świetna robota, ziomeczku, i polecam to miejsce właśnie Zippy Motorbikes, jakbyście byli tutaj w Chiang Mai. Tutaj obok motorków mają masaże i chciałem Wam tylko pokazać ceny, jak to wygląda w Chiang Mai. Tajski masaż, godzina 250 baht, to jest powyżej 25 zł za godzinę, i masaż z olejkiem, godzina to jest 350 baht i to jest powyżej 35 zł za godzinę. Także tak to wygląda. Poza tym w takich alejkach mieści się dużo biznesów. Tutaj na przykład gościu ma mechanikę, naprawia skutery. Po drugiej stronie ulicy jakaś babka ma pralnię, następny jest fryzjer, tutaj jest jedzenie. Właśnie w tym miejscu jadłem na samym początku, jak brałem skuter, śniadanie. Przechodzimy dalej i co znowu tu widzimy? Widzimy znowu jakiś masaż, tam sprzedają jakąś chemię. W każdej alejce coś się dzieje, każdy prowadzi biznes. To jest właśnie dobre, każdy chce pracować. Jedzie mój transporter. Tutaj, tutaj. Jest i mój taxi serwis. Prosto i w prawo. Tam później. Lewo. Następna w lewo, nie ta? Co? Kontrola. Kontrola, tak. Prawo. Prawo. No. To już nas zatrzymują teraz. Kogo? Nas. I nas zatrzymali. To Marcina i mnie zatrzymała policja i brak hełmu i prawo jazdy międzynarodowe nie ma. Jak się z tym czujesz, Marcinie, jak dostałeś pierwszy mandat w Tajlandii? Nie spodziewałem się, że oni tutaj... Jeszcze dzisiaj rano gościowi jednej mówiłem przed tym, że mówię, tu nikt nie zatrzymuje, ja tam wczoraj sobie jechałem spokojnie bez kasku. A to dzisiaj ciach, policja i kurna, międzynarodowe prawo jazdy, gdzie jest kask, no i 500 batów mandatu dostałem. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda mandat za co? Za brak prawa jazdy i brak hełmu,
to tak to wygląda. Brak hełmu mu nie przeszkadzał za bardzo, bo tylko dostałem opieprz, że ja nie mam hełmu, ale przeszkadza mu brak prawa jazdy międzynarodowego Marcina. No i tak to wygląda. Wjechało śniadanie Marcina. Tutaj mamy jakiś naleśnik, jakieś jajka, jakieś takie burgery, ziemniaczki, jakiś miód i tutaj warzywka i troszkę masła. A ja mam tutaj oto takie śniadanie. Mam kanapeczkę z wołowiną, z serem, z pomidorkiem, z ogóreczkiem i z jakimś sosikiem. Jeszcze do tego wjedzie za chwilę zupa pomidorowa z papryką. I przyjechała jeszcze zupa z takim oto tościkiem. Zajadamy. Jesteśmy na basenie jeszcze przed wyjazdem na lotnisko. Także pokąpiemy się trochę, poopalamy. No i Marcin mnie zawiezie na lotnisko tak około godziny 14:30. I uciekam z tego Chiang Mai, jadę dalej w przygodę. To co lubię. To idziemy, żegnamy się z hotelem. Pani nam ładnie pomachała. A kierowca Marcin mnie dostarczy w miejsce, w które trzeba. Tym razem zobaczcie, kask jest. Te klejenie kasku wczorajsze się trzyma. Także pełna profesjonalna robota, lepsza niż oryginał. To siadamy i jedziemy na lotnisko. I dotarłem na lotnisko, słuchajcie. Tu jest oczywiście hrabia Aleksander Fredro. I co? I ja odlot mam za jakieś 3 godzinki mniej więcej. Żegnamy się z Marcinem. Marcinie, dziękuję za wszystko. Dziękuję, że byłeś ze mną przez kilka dni, że wystąpiłeś, jeszcze nie raz pewnie wystąpisz. I ja się zabieram. Także Marcinie, powiedz kilka słów do widzów. Pozdrawiam Was z Chiang Mai. Jeśli ktoś chciałby przylecieć tutaj i zobaczyć sobie bardzo ciekawe miejsce i okolice, trochę górek, fajnie się jeździ motorem, ludzie są bardzo przyjemni, jest cały czas ciepło, to chyba jest najważniejsze tutaj. Tak. Jeszcze raz pozdrawiam, dzięki Jarku, że byłeś i widzimy się. Jestem w środku na lotnisku, zaraz przy wejściu tutaj do hali odlotów. Macie taki znak Domestic Departures i on wiedzie Was na górę tam i to są odloty, które są krajowe. Jedziemy. I przed przejściem przez bramki możecie sobie tutaj coś zjeść. Nazywa się Yes Coffee. Jakieś tutaj kanapeczki, słodycze, kawka, herbatka. A ja zaraz po bramkach, po przejściu przez kontrolę będę szukał wody sodowej. Po przejściu przez bramki mamy taką część tutaj chrupkową, że tak to nazwę. Pełno takich chrupeczek wszelkiego rodzaju. Tu jest i jakiś tam przetworów, chyba chili czy jakiś dżemów. I idziemy dalej. Tu jest następny taki chrupek, bo te sklepy tak chyba trzeba nazwać, chrupek. Sieć sklepów. Idziemy dalej. Co mamy? Mamy jakąś kafejkę, Black Canyon. Poruszamy się dalej. Co tu jeszcze jest? Jakiś kącik z kawami następny. Tak, i tu mają jakieś kawki i takie mini danisze, takie ciasteczka i pizzę na szybko. Ja jeszcze mam dużo czasu, także szukam miejsca z sodą. Potrzebuję się napić zimniutkiej sody, żeby się odświeżyć. Patrzcie, i znalazłem sodę. Jest soda. Bierzemy. I to jest to, mili Państwo. Jedyne miejsce tutaj na odlotach krajowych, które miało sodę. Zdróweczko, za podróż. Aż mi się odbiło. Jest idealnie zimna, piękna soda. Mogę lecieć za chwilę. Słuchajcie, to już tradycją się stało, że jestem pod złą bramką. Jestem pod bramką numer 6, żeby nie było. Ale coś pytam się ziomka, że mi się numer lotu nie zgadza. I tak pytam, on mówi, nie, to jest odlot z bramki numer 14, czyli 8 bramek dalej. To idę szukać tego. Jest już boarding do samolotu i w tej chwili tak obserwuję, jak ludzie się ładują tam powoli, przechodzą. Jest kontrola tam paszportów i zaraz się tam też znajdę, ale
Taktykę mam taką, że będę wchodził jako jeden, a jak nie ostatni. A to z tego względu, że mam trochę przeładowany bagaż. I co? I nie będą mnie ważyć, jak będę wchodził ostatni. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo zawsze się udaje. I przechodzę z kamerą, oni się tego tak jakoś boją. I po prostu idź, bo zaraz lecimy, nie? Pospieszają. Także w drogę. Idziemy, zobaczymy, co wyjdzie, nie? Hej. Thank you. Udało się, tak jak mówiłem. Jestem ostatni. Idziemy do samolotu. Jakieś 20 minut zostało do odlotu, a pewnie tu trzeba przejść jeszcze kawałek. Wszystko się udało. Wchodzimy do środeczka. Gdzie mamy miejsce? Mamy 15A. Szukamy miejsca 15A i miejsce 15A przy oknie, komfortowo. A czego w ogóle nie zauważyłem wcześniej, to jest to, że w każdym siedzeniu mamy ładowarkę USB. To szukamy wyjścia teraz i kierujemy się na zewnątrz i muszę złapać jakąś taksóweczkę, żeby dojechać do hotelu, a tak podejrzewam, z tego co patrzyłem tak wstępnie, że mam jakieś około 35 minut taksówką do hotelu. To jest kawałek, no i przy okazji muszę coś zjeść i zabrać się do pracy, składać ten odcinek i przygotować się na jutro, ponieważ jutro mam kolejny lot o godzinie 9:55 rano. Jestem już na zewnątrz, jak widać. Ja tutaj sobie zmienię baterię i zaraz muszę popatrzeć w telefon, żeby załatwić sobie jakiś transport. Tak naprawdę to jest jakiś żart, żeby stąd się wydostać, bo próbuję graba załatwić, pokazuje mi coś 14 minut, kierowca coś tam kręci. Innych tak jakby nie ma dostępnych, no i próbuję się wydostać stąd jakoś z buta, żeby trafić na normalną ulicę i wtedy zamówić w ogóle graba. Ale czy się da? Nie wiem tak naprawdę, zobaczymy zaraz, będziemy kombinować. Chodzę sobie tak i chodzę i tak naprawdę gówno się dowiedziałem, bo mówią wyjście numer 6, znaków żadnych nie ma. Stał jeden, ale stał w złą stronę postawiony, bo się pytałem ziomka. Także myślę, że to jest gdzieś w tą stronę, bo nie wszyscy mówią, a tam gdzieś tam, o mniej więcej tam. No durne lotnisko, na maksa. No i jest finalnie, szóstka. Szóste wyjście, dobra. To jest połowa sukcesu. Jadę ogólnie, ludzie, do autobusu jakiegoś wbiegłem. Nawet naprawdę tak nie wiem, dokąd jadę, bo chciałem się z tego lotniska głupiego wydostać, żeby gdziekolwiek z niego wyjść. No i co? I wbiegłem do jakiegoś autobusu i jadę gdzieś do miasta i stamtąd dopiero wezmę sobie jakąś taksówkę, która będzie sensowna. Bo tutaj z ludźmi się nie idzie za cholerę dogadać. I tak sobie jadę, ale nie wiem dokąd, to jest najlepsze. Ale na jakiś przystanek jak dojadę, to wtedy będę myślał co dalej. Bo koniecznie się musiałem stąd wydostać, bo już mi zaczęła głowa czajnik parować tutaj od tego. Dobra, dotarłem w jakieś miejsce. Wysiadłem na pierwszym możliwym miejscu i teraz wołam graba i jadę. A tu mamy jeszcze takie specjały wieczorne, sobie pani smaży, jakieś kurczaki takie a la KFC i tu są jakieś hot dogi, parówki. Tutaj mamy sok z trzciny cukrowej. Ja czekam na taksóweczkę, motorek już jedzie po mnie, zaraz powinien tutaj być za sekundę. Tutaj ziomuś. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. No i wbijamy się na recepcję. Jesteśmy w hotelu i teraz trzeba tutaj się zalogować. Idziemy do babeczki, wszystko nam tutaj zaraz powie. Teraz idę do pokoju, wieża numer 2. W tej będę tutaj dzisiaj wieczorem spędzał noc. Wołamy windę. Jest winda i na którym ja jestem piętrze? Ja jestem na piętrze 10, pokój 8, to jest tak, piętro 10, tu jest. Jestem na miejscu, wchodzimy. A to tak jest. Dobra. Teraz tak, gdzie jest? Gdzie jest ukryty? Dobra, czyli nigdzie nie jest ukryty. Więc tak, jesteśmy w środku. Światła wszystkie zapalone, czy nie? To. To tak, to jest kuchnia. Mamy tutaj jakiś telewizor. W lodóweczce co jest? Nic nie ma, oczywiście. W zamrażalce też nic nie ma. Woda, kawka, kącik herbaciany, mikrofala tam jest. Mamy tutaj stół, żeby sobie coś zjeść, jakaś kanapa. Przechodzimy do części sypialnej. Tylko gdzie tu jest światło? Tu mamy światło w łazience. A tu mamy światło w sypialni. Proszę bardzo, tak wygląda sypialnia z telewizorem. Tak wygląda łazieneczka. No i co? Aha, jeszcze może mamy jakiś widok z okna. To zobaczymy na szybkości. Czy to jakiś jest sens tutaj? No widok mamy taki. No ciemno pewnie jest i tak. Kochani, to na dzisiaj by było tyle. Ja wstaję o godzinie 6. Jadę na lotnisko. Dostać się muszę do Krabi i lecę na Kolantę. Ja jeszcze sobie zamówię jakieś jedzonko. Zaraz złożę dla Was ten film. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.